Drodzy widzowie, to jest ten moment. Tutaj oczywiście Damian nadszedł czas odebrać pierwsze nagrody za Division Rivals w tym roku i powiem wam, że nadal nie wiem, na jakiej randze ostatecznie skończyłem, czy udało się utrzymać rangę drugą, czy jednak spadłem na rangę trzecią. Przekonajmy się, odbieramy nagrody i no niestety nie wyświetliło się, bo zaraz to się wyświetli, jednak to jest ranga druga, bo pamiętam doskonale te nagrody i wiecie co? Kuszą. Kuszą te pewne monety, jednak mam ochotę na odrobinę ryzyka. Po prostu czuję, że dzisiaj trafię coś dobrego, no nie wiem, taki jakiś szczęśliwy dzień to chyba jest, dlatego też wybieram paczki. Monety wybierzemy za tydzień, kiedy też, a może nie będą potrzebne mi nigdy te monety. No jestem pewien, 130 punktów mistrzostw, w sumie 4 naprawdę fajne paczki, zróbmy to i mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. Wasze zdania były podzielone, tak jest, udało się, ranga druga. Niektórzy monety, niektórzy paczki, tak jak przypuszczałem, wszystko niewymienne, owszem, jednak liczę na to, że trafię kogoś, wokół kogo będę mógł budować swoją drużynę. Swoją drogą, dzisiaj na Instagramie będę miał dla was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać edycję mistrzowską FIFA 19 na PlayStation 4, więc zapraszam was do śledzenia mojego profilu, tutaj nazywam się PLKD, pewnie się tego nie spodziewaliście. To będzie proste, klasyczne losowanie, więc nie przegapcie tego. Dobrze zrozumiałem, dwie paczki za 50 tysięcy i dwie paczki za 35. Słuchajcie, po pierwszym tygodniu nagrody warte w sumie 170 tysięcy monet. To jest niesamowite i zróbmy to. Pierwsza mega paczka, o rany, proszę, proszę, niech będzie coś fajnego. Oczywiście ja nie oczekuję ikony. Nie jest to też walkout, jednak mamy ekrany i to jest świetny początek, czy to jest... Mario Mandzukic, oceniony na 84, więc w razie czego, już klasycznie mówiąc, będzie do SBC. Ale no już tam strzelał przeciwko mnie, pamiętamy. Tak czy siak jest to cudowny start, karta oceniona na 84. Mamy jeszcze Susaety, no ale raczej tymi piłkarzami grać nie będę. Kieza, a więc zamieniam i wysyłam na aukcję. Druga mega paczka, rozprawmy się z nimi najszybciej jak się da, ale tu też są kondycje, kontrakty, rzeczy przydatne. Czekam na tę białą flarę, ale słuchajcie, to po raz kolejny są ekrany. Godin? Tak jest! Okej, tego się nie spodziewałem. Kurde, czy Godin czasem nie był moim pierwszym walkoutem w FIFA 17? No długo na niego czekałem, a tutaj proszę, odcinek 7 i już mamy walkout. Godin, obrońca oceniony na 90. Nie wiedziałem, czy to walkout. Nie wiedziałem, kurde. Ale niespodzianka! Najlepszy traf w tym roku, proszę państwa, no warto było zaryzykować. Będę kombinował, by jakoś go dać do tej drużyny, ale poczekajmy, bo może tutaj jest ktoś jeszcze ciekawy. Serii, cudowny środkowy pomocnik z Premier League, jestem naprawdę zadowolony. Kupuję Jimeneza i robimy coś dobrego, a może trafię Jimeneza, choć przez chwilę myślałem, że Suarez, ale mówię, no nie potrafię rozpoznać tego walkoutu, bo niby to logo EA ma się zaświecić jeszcze raz, czy coś w tym stylu, ale dobra, no może teraz to zobaczymy. A może Inform? No nie, no już jestem taki pazerny. Oj, 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 Bender 82, cholera. No dobra, tutaj same karty do SBC. A więc proszę państwa, ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. Come on. Come on, proszę, 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 no ktoś do Godina pasujący, ktoś z La Ligi, czy to będzie ponownie walkout? Są ekrany, to jest bardzo dobry znak, Hiszpania, lewy skrzydłowy, tak jak przypuszczałem, jest to Asensio 85. Jestem zadowolony, naprawdę jestem zadowolony z tych paczek. No owszem, nikt za bardzo nie pasujący do Bundesligi, do mojej koncepcji, ale możemy wykombinować drugą drużynę. I proszę jeszcze Willian, który na pewno coś teraz kosztuje, nie mogę go sprzedać, ale mówię. Dembele z Lyonu, naprawdę fajne karty, grywalne, to jest najważniejsze. Chyba mogę zrobić coś z La Ligi. I znów ten Loren, ale nie Ralf. Słuchajcie, od razu sprawdziłem, ile Willian kosztuje. 50 tysięcy. Nie dałbym tyle chyba za niego, ale skoro tyle kosztuje, to aż po prostu muszę zrobić coś z nim. Jak widzicie, mam kilku graczy z Premier League, których użyję, no potrzebuję rezerwowej drużyny i jak widzicie mogę ją prawie że złożyć z samych dzisiejszych trafów. Jeszcze sprawdziłem Godina, on kosztuje 45 tysięcy, więc też super. Trochę to trwało, ale udało mi się złożyć drużynę z pełnym zgraniem. Wydałem na piłkarzy, których nie miałem, nawet niecałe 10 tysięcy, więc jestem zadowolony. No najwięcej kosztował tutaj Gini Wijnaldum, ponieważ dałem za niego aż 4800, Trent kupiony za 950, Matip, no to było wczoraj za 1800, Godin za darmo, Gaia też za tysiaka, Ceballos za tysiaka, Obiang za 500 monet.
i Adan też bardzo tani, bo tylko 1500. Jestem ciekaw, jak ta drużyna sprawdzi się w praniu, no w razie czego jest Belotti na ławce, więc jeśli Lucas Perez będzie sobie słabo radził, to oczywiście dokonam zmiany, jednak mam wreszcie drugą drużynę, nie będę musiał kupować kondycji, no i jestem ciekaw naprawdę, jak mi pójdzie. Godin z Matipem, dosyć ciekawie. Willian, skoro kosztuje 50 tysięcy, to chyba jest dobry, nie? Zaraz się przekonamy. Nie będzie to łatwe spotkanie, tak coś czuję, gram z założycielem Foot, ale złożył fajny zespół, też jest Bailey. I właśnie, a propos tego Bailey'a, to chyba zastąpię go albo Gnabrym, albo Comanem. Coman ma 5 gwiazdek sztuczek i to mnie bardziej przekonuje. No cóż, stać mi na obu, jak tam kogoś sprzedam, więc luzy. Chciałbym się jeszcze tylko odnieść do waszych komentarzy, ponieważ często widzę pytanie, co jest celem tej serii, bo jak wiemy, no nie ma lig, a zawsze ja sobie po prostu robiłem taki, że tak powiem, rajd od ligi 10 do ligi 1. No słuchajcie, moim celem jest tutaj zbudowanie jak najlepszego składu. Po prostu dobra zabawa. Miejmy nadzieję, że również dojście do ligi 1, czyli zdobycie niesamowitego skill ratingu. Jednak wątpię, że to, znaczy oczywiście ja w siebie wierzę. Liczę na to, że to się uda. Mam nadzieję, że mnie teraz z serwerów nie wywali. Mam nowy internet, specjalnie sobie do FIFA kupiłem i to nie był dobry start. Sorry, zdekoncentrowany jestem, świetnie, Adan. Zdobycie jak największego skill ratingu, budowanie drużyny. Dobra zabawa, nie? O to tutaj chodzi, taki road to glory. Może teraz nie będę wygrywał ligi pierwszej, ale chcę wam pokazać, że bez wydawania FIFA Points da się zbudować drużynę, którą idzie się świetnie bawić. No i również, kto wie, może wezmę udział w Mistrzostwach Polski, może tutaj, choć się okaże, że Mistrzostw Polski nie będzie na Xboxie i tyle, ale no, dobra zabawa. To jest cel tej serii i jak najlepsze wyniki. Willian, pierwsze uderzenie dla zespołu i to było z potencjałem, tylko tyle mogę powiedzieć. Myślę, że gdyby nie blokada obrońcy, może mielibyśmy rożny. Asensio, teraz Willian, ach, proszę, zrobił to, uderza! I świetna interwencja, choć to jeszcze nie jest koniec. Lucas Perez, centra w pole karne, ale na kogo? Wijnaldum, o kurczę, ale to było sprytne, tylko teraz Willian. O to chodziło i niech to skończy się golem. Za długo chyba to trwało, ale jeszcze Asensio. Dobra, rożny, bo myślałem, że sam wybiłem. Gaja. To nie było lekceważące, to było po prostu sprytne. I znów Willian. Podanie i bramka. Skurczywyk, no niesamowite, naprawdę. O rany, no kurde, już z 2-3 bramki spokojnie mogłem zdobyć, ale... Bramkarze, mój, jak i przeciwnika, dzisiaj w wybitnej formie. What? Blisko. I może zamkniemy ten mecz w stylu Perez. Och, dobre podanie, ale to jest rzut karny, proszę państwa. Hummel ze spóźnionym wejściem i to może być nawet czerwona kartka. Tak. Tak jest, Mats Hummels opuszcza boisko. Co za końcówka pierwszej połowy i Willian to musi wykorzystać, nawet... Nie zwlekam, prawy dolny i tak jest! Co za koniec! Co za koniec! Znaczy koniec pierwszej połowy oczywiście. Dziękuję bardzo, dziękuję. Z tego co widzę, to mój przeciwnik nie wprowadził innego środkowego obrońcy, co jest bardzo dziwne. No ale nie mam zamiaru płakać, chcę to wykorzystać. I teraz Wijnaldum z dystansu! Gol! 2-0! No nie spodziewałem się, że w ogóle... To trafi, ale proszę państwa, to jest właśnie Wijnaldum, gorąco wam go polecam. Już rozumiem, dlaczego kosztował blisko 5 tysięcy. Ma to coś. Naprawdę ma to coś. Taki niespodziewany strzał, niespodziewany gol. Willian uciekł i... Co tu się stało? Halo? Jeszcze ta cieszynka. Dobra, wiecie co to jest na... Ja wiem, że te przewrotki w poprzednich odcinkach były przepiękne, jednak... To jest gol warty 50 tysięcy. Rakieta, no po prostu rakieta. Doskonale, bez spalonego Marco Asensio i teraz to on pokazuje siłę, 4-0. Rywal już wie, że tego nie wygra. Przykro mi. Nie no, żartuję, nie jest mi przykro, to jest dla mnie przyjemność. Na ostatnie minuty wprowadzę Thiago, żeby to był jego taki prawdziwy debiut na wizji. No niech się trochę pobawi w tych ostatnich chwilach meczu, ma 5 gwiazdek sztuczek, to też lubię. Właściwie wcześniej tego nie wiedziałem, więc... Czas na jakiś pokaz. To może być udana kontra mojego rywala. Ibrahimović! Nie trafia. Jeszcze piłka w grze. Ach, Asensio ucieka. Ściga go Demirbay. Jeszcze Asensio. Doskonale. To jest ta jego magiczna lewa noga. Ale dobrze. Ciśniemy jeszcze Willian nad defensywą. I z lewej nogi. Corner. No niestety nic nie wyszło. Jednak
cały mecz wyszedł, to jest najważniejsze. 4-0, dobry początek, że tak powiem, drugiego sezonu, chyba tak to mogę nazywać, każdy tydzień to nowy sezon, drugiego tygodnia Division Rivals, Willian zawodnikiem tego meczu, 2 bramki, 1 asyst, serio 2 bramki? No racja, trafił z karnego, zapomniałem. No co mogę powiedzieć, jestem dumny ze swojego zespołu, 65 punktów to w kwalifikacji Food Champions, od razu 28 do skilla, ech, no muszę budować, chcę te 1600 i no trochę więcej tych punktów, prawda? No dokładnie, ranga 3, ale dobra, to są dopiero pierwsze godziny nowego tygodnia, więc spokojnie. Tak jak jednak mówiłem, Bailey nie skradł mego serca, dlatego chciałbym przetestować najpierw Gnabry'ego, ze względu na to, że ma po prostu strzały, wyżej ocenione strzały od Komana. Ma 4 na 4 gwiazdki, więc też naprawdę spokojnie liczę na to, że nie stać mnie na niego. O rany, Leon Bailey kosztuje mniej niż 3000, no to nie była dobra inwestycja. Jako, że potrzebuję monet od razu, to wystawię go za 2700, no ale dobrze. On pozwolił mi zdobyć lepsze karty, dostałem te fajne nagrody, więc patrzę na to z przymrużeniem oka. Jeszcze kontrakt tu nie ma to w ogóle. Kurczę, trzeba było mu dać kontrakt, bo nikt nie chce kupić Bailey'a, mimo że jest to najniższa cena na rynku. Dziwne. Dobra, to spróbuję zarobić. Mam jakąś złotą paczkę. Prawdę mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, za co ją dostałem. Może za jakieś zadanie tygodniowe? Myślę, że tak. Otwieram ją, by po prostu squixelować zawartość, by zarobić te 1000 monet. Dubrawka, bramkarz Newcastle, to może nawet coś kosztuje. 400 monet dostanę. Radzi, Włoch z AS Monaco. Tak jak myślałem. To była dobra decyzja. A resztę sobie zachowuję, bo to fajne karty. Ich sprzedaję. No trochę wydać musiałem, równe 6000, ale mam nadzieję, że warto. Dobrze, czas na debiut Gnabry'ego, ale jak coś będzie szło nie tak, to mogę wpuścić albo Asensio, albo Willian'a. No nie będę ukrywał, że bardzo fajnie grało mi się Brazylijczykiem, to uderzenie z dystansu, poezja, więc jeśli będę miał jakieś kłopoty, to on oczywiście wejdzie. Kanal Norka. FIFA Master się mnie przestraszy, no to trochę słaby master z niego. No dobrze, gram przeciwko Hercie. Tu nie ma nikogo z Herty, jest to skład z Bundesligi. Nieudane wejście i Timo Werner, coś czuje, że będzie chciał podać. Źle myślałem, wielka szkoda. Rywal od razu wziął piłkę, to jest 7 minuta, ja już przegrywam, ale to dlatego, że przed chwilą grałem innym zespołem, wiecie, no muszę się przyzwyczaić. Weiser do Pawlenki, próba wymuszenia błędu i prawie się udało, ale i tak Skurczybyk podał bardzo dobrze do nowego piłkarza Wolfsburga. Bardzo go lubiłem w FIFA 18, mowa tu oczywiście o Roussillon. Trochę kosztuje chyba z 5000, nie dziwię się. Wspaniałe statystyki ma teraz Bellarabi, no i na spokojnie Syle. I po raz kolejny Keita uruchomiony, próba podania po ziemi, gol! Belotti 1-1, nie zawodzi, no co, no mocne dośrodkowanie, to zawsze działa. No, nieważne jaka FIFA, no co, no jakoś bramki zdobywać trzeba i to nie było złe. Zaskoczył bramkarza, zaskoczył również mnie i za to go szanuję. Niech to się jakoś ładnie skończy. Na przykład tak. Gol! To musi być! 2-1, rakieta Belottiego. On mi się nie znudzi, to jest nowy Balotelli, jeśli chodzi o mój zespół. Ale drapieżny tak samo jak Mario, to trzeba przyznać. To nie jest Andrea Belotti, dlaczego kamera ciągle pokazuje złych piłkarzy? Nie rozumiem, bardzo fajna pierwsza połowa, 2 bramki naszej wielkiej gwiazdy. Jednak wiecie co? Przeprowadzę inną zmianę. Mianowicie boisko opuści Thiago, tylko ze względu na to, że jest już zmęczony. Nie dałem mu karty kondycji, plus grał w poprzednim meczu, a zastąpi go Willian. No chcę się nim trochę pobawić. Willian. Kurde, co to jest za piłkarz? A teraz Belotti to jest! Chyba tylko rzut rożny. No i może teraz młody Niemiec zabłyśnie. Fake shot. Willian! Willian! Taka piękna upadająca piłka, ale nie wyszło. Dobrze, boisko opuści Gnabry, Willian zajmie jego miejsce, a jako Espo teraz Asensio. No, poprawny występ Niemca, myślę, że mogę tak powiedzieć, nic nie schrzanił, zagrał kilka dobrych piłek, dobre driblingi. Okej, jest dobrze. Teraz Willian do Asensio. No i zobaczmy, jak zareaguje Naldo. Asensio, o Jezu, to musi być bramka, proszę Państwa, rzut karny. Uwielbiam La Croquette, to jest chyba najlepszy trik FIFA 19 i znów będzie czerwona kartka dla obrońcy, bo ja poznaję doskonale te animacje. Benjamin Pavard idzie do szatni, bardzo mnie to cieszy. Agresywne wejście, szkoda, że Asensio w ogóle tego nie skończył, ale gdyby nie został sfaulowany, to byłaby z pewnością dobitka. Proszę Państwa, no niech to będzie hat-trick Belottiego, lewy górny,
Wyczuł to, bo było to widać po prostu po animacji. Szkoda. Parolo, Willian, podanie i cyk, niech to będzie gol. Asensio na 3-1. No jeśli przejmę piłkę, to trafię jeszcze raz, tylko mam wrażenie, że mi się to nie uda. Korner dla przeciwnika, być może bramkarz nawet się pojawi. No nie, tak jest. Bramkarz jest w moim polu karnym i teraz Asensio może to wykorzysta. Uderzę. Troszkę mi nie wyszło, ale nieważne, sędzia i tak pewnie zakończyłby to spotkanie, gdybym znalazł się na połowie przeciwnika. Kolejne zwycięstwo. No ale jednak, słuchajcie, mając takich zmienników, to naprawdę mogę robić wszystko. Czuję masakryczną różnicę po prostu w poziomie takich graczy jak Asensio, właśnie Willian są niesamowici i cieszę się, że wybrałem paczki jako nagrody, bo gdybym wybrał monety, to nie byłoby mnie stać na takiego Williana na przykład, a tak to proszę, jest zawodnikiem w pierwszej 11, jest teraz również super zmiennikiem, no ja tam jestem naprawdę zadowolony. No niech prosi, lepiej trenują, ponieważ jestem już coraz bliżej Food Champions. Po raz kolejny 1400, jednak teraz muszę tak grać, by pójść w kierunku 1500 punktów. Ranga druga myślę, że też będzie w tym tygodniu. Oczywiście pogram trochę poza nagraniami, żeby wzbogacić się, walczyć o coraz to lepszą rangę. I tak się zastanawiam, kogo następnego by kupić. Myślę, że na razie, mówię, będę kumulował monety, bo gra mi się dobrze obiema drużynami. Standardowo, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie i jutro na kanale Pack Opening. Wiem, że miał być dzisiaj, ale to ze względu na to, że dopiero dzisiaj wieczorem wyjdą karty Once to Watch. No i wiecie, może trafi Ronaldo, kto wie, zobaczymy jutro. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.